Ale co pani tutaj robi? Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Hej kochani, witajcie w kolejnym car vlogu. Dziś zrobimy sobie tak. Właśnie czekam na Darka, poszedł do jednego sklepu coś załatwić i stwierdziłam, że nagram wam ten tak. Tak widziałam już najpierw u Loli, później u Szusz. Nie pamiętam, czy Szusz mnie tagowała, ale tagowała mnie na pewno Lola. I chyba Lola wymyśliła ten tak, z tego co pamiętam. A w ogóle mam dziś dosyć ładny makijaż. Jeżeli było już to Get Ready With Me, to wam dam linka na dole, a jeżeli jeszcze nie było, no to poczekajcie, zaraz będzie. Założę okulary, bo mi tu świeci. Pierwsze pytanie. Najgorsza praca, jaką wykonywałaś w swoim życiu? Robiłam o tym film, podlinkuję wam na dole. Moja najbardziej stresująca praca. Drugie. Twoja pierwsza praca. Chciałabym za moją pierwszą pracę uznać malowanie ścian. Kiedyś, albo zdejmę okulary, kiedyś wujek mi i mojej kuzynce zlecił malowanie ścian. Dostałyśmy za to kasę, byłyśmy wtedy nastolatkami. Ona była dzieckiem, ja byłam nastolatką i stwierdził, że możemy mu trochę pomóc przy pracy. On wtedy odnawiał jakiś tam budynek i po prostu trzeba było gruntować ściany. To było wiele, wiele lat temu i dostałyśmy za to, pamiętam, chyba po 50 zł. Więc byłyśmy tak szczęśliwe po prostu, że masakra. Więc to była chyba moja pierwsza taka praca za kasę. Trzecie, wymień wszystkie zawody, jakie wykonywałaś. Orety od początku. Dobra, opiekunka do dzieci. Korepetytorka. Nauczycielka angielskiego w przedszkolu amerykańskim. Fryzjerka alternatywna. Robiłam warkoczyki, dready, przedłużanie włosów. Pracowałam w agencji marketingowej jako specjalista do marketingu i jako asystentka od marketingu. Byłam też redaktorką w gazecie i prowadziłam dział o włosach. Pracowałam też w kancelarii prawnej jako sekretarka. Czy coś jeszcze robiłam? Nie wiem, czy coś pominęłam. No i jeszcze różne staże i praktyki, nie wiem, czy to wymieniać, w różnych firmach. Która praca była dla ciebie największym wyzwaniem? No i to była ta praca w kancelarii prawnej. Oczywiście film jest o tym, to jest moja najbardziej stresująca praca, to było największe wyzwanie takie, no największy taki stres powodowała ta praca i najwięcej mi nauczyła chyba. Czy wiedza, którą zdobyłaś na studiach, przydała ci się później w pracy? Myślę, że tak, chociaż nie nauczyłam się dużo, jeżeli chodzi o praktyczne zastosowanie tej wiedzy. To, co się uczyliśmy, było już jakby troszkę do tyłu, jeżeli chodzi o marketing i zarządzanie, ale myślę, że przydała mi się taka wiedza ogólna, wiedza o ekonomii. Miałam bardzo dużo ekonomii na studiach. Przydało mi się na pewno języki, bo podczas moich studiów zdałam też egzamin na poziomie, chodziło o ten język biznesowy i zdałam go w ogóle na 98 czy 99%, więc w ogóle super, to mi się przydało. Szóste. Co wolisz, pracę na etacie czy prowadzenie własnej firmy? Słuchajcie, powiem wam tak, z prowadzeniem własnej firmy, a prowadzę firmę już od kilku lat, jest tak, że im więcej pracujecie, najczęściej jest tak, że tym więcej zarobicie. Więc wolę prowadzenie własnej firmy. Minus jest taki, że o pracy myślicie cały czas, nie macie praktycznie wakacji, bo zawsze coś jest do zrobienia. Jak nie pracujecie, czyli jedziecie na wakacje, to nie zarabiacie, więc są tutaj plusy i minusy. Także ta praca ma plusy i minusy, ale już nigdy nie wróciłabym na etat, powiem w taki sposób. Jestem szefem samej siebie i mogę spać do 12, to jest największy plus. Oczywiście przesadzam, bo czasami muszę wstawać wcześniej, oczywiście, ale mogę siedzieć do nocy i pracować wtedy, kiedy chcę. Boże, ale mi gorąco tutaj, słońce świeci. 7. Gdybyś mogła zamienić się z kimś na zawody na tydzień, to z kim byś się zamieniła? Ja już wielokrotnie wam mówiłam, że ja bardzo, ale to bardzo chciałabym robić prace budowlane. Chciałabym malować ściany, chciałabym się nauczyć kłaść płytki. Bardzo chciałabym też pracować w warsztacie mechanicznym. Wiem, że to takie męskie zawody, ale marzy mi się, zawsze mi się marzyło, żeby przejść jakiś taki kurs, czy chociażby popracować trochę u mechanika z samochodami. Także chciałabym być mechanikiem chociażby przez tydzień. Chociaż trochę się nauczyć. Czy miałaś kiedyś szefa despotę? Oj tak, nieraz miałam takiego szefa. Szczególnie właśnie w kancelarii prawnej, ale później też właśnie było kilka takich prac, gdzie miałam szefa despotę. 9. Czy wolisz zarządzać zespołem ludzi, czy wykonywać czyjeś polecenia? Hello! Oczywiście, że wolę zarządzać ludźmi. Jestem stworzona do tego i nawet byłam kiedyś na takich kursach zawodowych z HR-u, czyli z Human Resources, i tam właśnie mi wyszło po tym całym kursie, że jakbym przejęłam dowodzenie nad całą grupą, mówiłam im, co mają robić. Także zdecydowanie wolę przewodzić ludziom. Nienawidzę, kiedy ktoś mi coś mówi, co mam zrobić. Mam taki charakter. A co to jeszcze nie koniec? A wrócił Inio? Darek, a w ogóle... Daj buziaka. Bateria pada, no więc właśnie. Kończ.
Dziesiąte pytanie i ostatnie. Kim chciałaś być, gdy byłaś małą dziewczynką? Miałam różne marzenia, ale w moim pierwszym pamiętniku napisałam, że chciałabym być Alexis Colby z dynastii. Księżniczką. Nie, Alexis Colby z dynastii. Alexis miała konsorcjum pod sobą, wiele firm, miała własne budynki w Dallas i o tym marzyłam. Marzyłam też, żeby być weterynarzem, jak każda dziewczynka. Nie miałam raczej marzeń o tym, żeby być aktorką, modelką i tak dalej. Raczej takie... Miałam trochę inne marzenia niż inne dziewczyny. Okej, to wszystko, taki szybki film. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie mi tagi, których jeszcze nie robiłam, które mam zrobić. Piszcie mi na dole, to na pewno je zrobię. Jak tylko będę miała chwilkę. No i podlinkuję wam film Loli i film Szusz. I chciałabym zategować do tego tagu Oleśkę, Bugi, Agi, Kretkę. Kogo jeszcze? Nie wiem. I By Carline. Dobra, kochani, uciekam. Bateria pada, a my jedziemy dalej. Pa, pa!